Na dźwigającą się z gruzów Warszawę zwrócone są oczy całego świata. Między innymi gościła w Warszawie delegacja angielskiej Partii Pracy, serdecznie podejmowana przez Polską Partię Socjalistyczną. Goście z profesorem Haroldem Laski na czele żywo interesowali się naszymi osiągnięciami w dziedzinie odbudowy Warszawy, podziwiając przede wszystkim most Poniatowskiego. Warszawę odwiedził także sekretarz Światowej Federacji Związków Zawodowych Louis Saillant. Nasz gość poświęcił dużo czasu zwiedzaniu ruin w stolicy, był na pawiaku, na miejscach straceń i w krematorium. Oto do czego doprowadził hitleryzm i faszyzm. Te proste słowa wypowiedziane przez Louis Saillant dotrą do uszu wszystkich, którzy za granicą starają się pomniejszyć winę Niemiec i ich odpowiedzialność za zbrodnie. Kanały warszawskie, ostatnie schronienie bohaterskich powstańców, kryją w swych lochach po dziś dzień wiele tajemnic. W biegu ulic Puławskiej i Belgijskiej odkryto karabiny, hełmy i granaty schowane przez powstańców w momencie kapitulacji. Znaczna część broni przesłana została do Muzeum Powstańca Polskiego przy Alei Sucha. W Warszawie trwają ekshumacje zwłok ofiar powstania. Prochy ich przewodzi się na cmentarz obrońców na Woli. Oto kondukt żałobny, który po mszy w kościele Zbawiciela rusza w kierunku cmentarza. Każe zapominać o wszystkim, ale nie ukoi bólu i rozpaczy kobiet, sióstr, żon i matek. Łzy, które wypłakały ich oczy, łzy, które zrodziły im z kicieli, padają wraz z pękami świeżych kwiatów na mogile. Najwyższe harcerskie odznaczenie honorowe, Złoty Krzyż za zasługę, wręczony został premierowi Osóbce Morawskiemu przez przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego posła Wierusza Kowalskiego. Harcerstwo polskie dało wyraz wielkiej sympatii dla swego protektora i opiekuna. Miłość młodych serc to najcenniejsze odznaczenie. To też prawdziwe wzruszenie i radość maluje się na twarzy premiera, który gości dziś młodych przyjaciół z Prezydium Rady Ministrów. Jak wiadomo, most kolejowy koło Cytadeli w Warszawie został już częściowo odbudowany. Obecnie trwają prace nad remontem dalszych fragmentów. Równocześnie wydobywa się z wody konstrukcje żelazne, które przeszkadzają żegludze. Nie jest to bynajmniej sprawa prosta, gdyż konstrukcje są ciężkie i trudno windować się na powietrzu. Bohaterami dnia są nurkowie Bańkowski i Kulecki, którzy przy pomocy nowoczesnej aparatury rozcinają pod wodą najgrubsze sztaby żelazne. Na brzeżu francuskim w Gdyni wre równie ciężka praca nad wydobyciem zatopionego statku Warte o pojemności 8000 ton. Po zalataniu przez nurków dziur w kadłubie przystąpiono do wypompowywania wody z wnętrza statku, aby umożliwić podniesienie go z dna morskiego. Uciążliwa praca nurków wspomagana jest przez specjalne statki ratownicze, duński Eger i polski Wilk. Thank you.
duży okręt widmo, wymarły i obrośnięty wodorostami. Woda to żywioł, który niszczy, ale i buduje. Kolosalna zapora w Rożnowie, najpotężniejszy zbiornik wodny w Polsce. Siła spadającej wody zamienia się tu w miliony kilowatów energii elektrycznej, biały węgiel zaopatrujący nasze fabryki i mieszkania. Transformatory oraz przewody wysokiego napięcia wymagają jednak nieustannych, czułych zabiegów i należytej konserwacji. Również miejscowość Czków nad Dunajcem posiadać będzie wkrótce nową hydroelektrownię. Oto miejsce budowy i poszczególne jej fragmenty. Praca mózgów polskich uczonych i inżynierów i wysiłek rąk polskich robotników budują dobrobyt narodu. Wieś Polska będzie zaopatrzona w tanią elektryczność. Czechosłowacji przedstawiony został prezydentowi Benesowi trzeci z kolei rząd odrodzonej republiki, którego zadaniem będzie opracowanie konstytucji oraz realizacja 2-letniego planu odbudowy. Polska żywi nadzieję, iż nowy rząd, na czele którego stoi sekretarz partii komunistycznej Gottwald, wniesie w rodzinę zagrożonych Niemczyzną narodów słowiańskich nutę wzajemnego zrozumienia i współpracy. Marszałek Solto Douglas, naczelny dowódca brytyjski w Niemczech, przybył do Hamburga na posiedzenie Alianckiej Rady Kontrolnej, witany serdecznie przez prezesa niemieckiej partii socjaldemokratycznej doktora Schumachera. Jak wiadomo, Schumacher organizuje w Niemczech akcję rewizjonistyczną, kwestionując prawa Polski do ziem odzyskanych. Zwolnione nareszcie spod amerykańskiej cenzury nadeszły dalsze kolejne zdjęcia z atolu Bikini. Za chwilę nastąpi eksplozja. Marynarze zakładają okulary ochronne. Kto nie ma okularów, chowa głowę w łokieć. Uwaga! Bomba za burtą! Wybuch przypomina katastrofę kosmiczną. Fale chmur znikają po prostu w powietrzu, a słup dymu i ognia wznosi się co najmniej na kilkanaście kilometrów w górę. Co pomyślą o nas ludzie na Marsie? Badając dokładnie skład chemiczny atmosfery, flotylla statków wyrusza, by obejrzeć rezultaty wybuchu. Drugi wybuch, tym razem pod powierzchnią wody, równie piękny w tej kosmicznej grozie. Oby tylko skończyło się na zaszczytach. Ludzkość nie pragnie nowych szaleństw, a energia atomowa winna być zużyta dla celów pokojowych.